Mam dla was, widzowie, malutki update. Jeżeli chcecie wygrywać naprawdę fajne nagrody, takie jak na przykład te, wbijajcie do mnie na Instagrama, bo są 3 aktywne konkursy, tak dokładnie to zdjęcie oraz to zdjęcie. Zasady macie napisane pod każdym zdjęciem, jak wygrać. Siemano, w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Farmer Dynasty. Wy napiszcie hashtag zarobek, a wam szybte serduszko i lecimy z odcinkiem. No i też strzelcie łapkę, strzelcie suba. Oczywiście na początek pomogliśmy jej wyremontować to. Dostaliśmy aż prawie 4 koła punktów, 1900 euro, także dosyć fajne. To są i pieniądze dosyć fajne, i dosyć fajne punkty, także jak najbardziej jestem zadowolony. Kolejna sprawa, to są dosyć duże żniwa. Tutaj ogólnie w tym miejscu mam dupeczkę, tak możemy to nazwać, ze względu na to, że ją będziemy chcieli wziąć za żonę. Dlatego ja ten samochód na razie tutaj zostawiam i zobaczycie mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Teraz tak, dalsza sprawa, jeżeli chodzi o to, zbierzmy sobie jajka wszędzie. Ja ze żniwa tutaj wszystko robiłem, ale jak widzicie, gdzieś tam nie pozbierałem sobie jajek. Zainwestujemy dzisiaj być może spore pieniądze, ale głównym celem dzisiejszego odcinka jest oczywiście znalezienie sobie tej żonki, bo już kwiaty mam oczywiście też i pierścionek kupiony, ale problem jest taki, że nie wiem, dlaczego ona mi się nie robi na zielono. Już się komplementuje drugi dzień i ta buźka jej dalej jest taka. No niby ona się cieszy z tych komplementów, ale mimo wszystko ona jednak tak. No nie wiem, czy coś z tego będzie, nie wiem. Może akurat związek się uda, może akurat się nie uda. Ło, pomidora jednego nie zabrałem tam. Tu jest wszystko dobrze, no tak średnio jest dobrze. Tutaj mamy naszego pomidora. I zasadźmy, może to troszeczkę o jeden dzień chyba będzie dłużej rosło teraz, ale nic się nie stało, trzeba wszystko ogarniać, widzowie. Teraz tak, kolejna sprawa, czyli mniej więcej siano. Tu musimy posprzedawać, jest po 1000 grochaż. Jo cię kręca. To dobrze, jak po 1000 groch jest. Dzisiaj musimy skończyć też i żniwa groszane, grochowe, nie wiem jak to się nazywa. Tak dokładnie, nie wiem, co inwestować, czy w szklarnię, czy może zainwestować sobie jednak w ciągnik, bo tak czy siak półką, to chyba ciągnik będzie najlepszą opcją. Pójdziemy sobie jeszcze zebrać jajka i nasz kotek coś tu narzekał, że on chyba pracować nie chce i pilnować naszego gospodarstwa. Miód też zobaczymy, jaka jest cena. No dzisiaj w odcinku dużo się będzie działo, bo mamy sporo rzeczy do zrobienia, a na początek, ło, dzik jakiś wszedł tutaj. Na początek pójdziemy sobie. A co to się stało z tym polem? No nie mów, że ja zapomniałem zasiać ten kawałek. Ja pierdzielę, to teraz się, widzowie, porobiło. Już będziemy stratni na tym, tyle czekać, żeby te pola urosły i takie coś. No to się odwaliło teraz. Czekajcie, dobra, ryba w puszce nie jest nam do niczego potrzebna. Musimy dla kota łowić świeże ryby, także zarzucamy wędkę i liczymy na farta. Chociaż jedną, żeby złowić, widzowie, to już będzie dobrze. Tam jest, patrzcie, ile tam ryb pływa w tamtym miejscu. A w ogóle żadna do mnie nie płynie. Może zarzucę w inne miejsce, to może będzie lepiej. Pa. Wyciągnęło się? Dawaj. O, myślałem, że są ryby blisko, ale nie. Dobra, spróbujmy tutaj. Tu jest sporo ryb. No i wiecie, pływają sobie normalnie, ale nie płyną do. Jedna płynie chyba w moim kierunku. No zacznie coś brać, czy nie bardzo? No widzowie, no czego to nie działa? Wczoraj tak jak podszedłem, to raz zarzuciłem i złowiłem od razu. No pa, i one uciekają stąd, jak one powinny się łapać normalnie. O! No i zerwała się, ja pierdzielę. A nie, jest! Wyłowiłem rybę. Jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze jedną złowić, wariatkę. Może akurat się uda. Jakbyśmy dwie złowili, to pierwszy raz jednego dnia dwie ryby złowię. Bo zazwyczaj jak jedna się łowi, to już druga później nie za bardzo jest chętna na gdzieś tam złapanie tej przynęty. O, patrzcie! Już tak szybko? Ja cię kręca, dobra, to super. Mamy dwie ryby, także sobie weźmy... Oj. Weźmy sobie ogólnie, ogarnijmy te ryby dla naszego kotałka, tylko gdzie on jest? Gdzie jest ten pan kot? O, tu jesteś! Masz i pilnuj te... O, usiądź. Nie chciałem usiadać. Chciałem sobie po prostu dać... Nakarmić kota rybą. No i teraz jest zadowolony. Takie serduszka właśnie ta laska powinna mieć, którą gdzieś tam podrywamy, ale nie ma. Wejdźmy sobie tutaj i tutaj sobie w kuchni przygotujmy jakieś zarobki. Dobra, włoska zupa pomidorowa. No ile tego jeszcze jest? 90, dobra. Szykujmy to. I teraz zobaczycie, ile ja z tego zarobię. Ogólnie zysk z pomidorów jest, powiem wam, że dosyć fajny. Pikantna zupa dniowa, mus jabłkowy. To też... prawie wszystko chciałem sprzedać, ale zrobimy sobie gdzieś tak z 300. To 99 jabłek sobie zostawię, a to sobie po prostu sprzedam. I będzie elegancko. Dobra, tu już dwa koła tego. Bo wiecie, czas trochę przewijałem jajka. Jajka też ponad 500 jajek. Też posprzedajemy sobie, żeby to wszystko gdzieś tam nie stało. Tylko po prostu, żeby był cały czas zarobek. A później dla siebie i tak mam gdzieś tam jakieś jedzonko i wszystko przygotowane. Także tym bym się za bardzo nie przejmował. Idziemy sobie tutaj w prawo na miasto. Zobaczycie, jaką w ogóle laskę wyrwałem. Tak trochę wyrwałem, bo jeszcze nie jest to do końca wyrwane. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie idziemy sobie sprzedać. Mamy przystanek. Nas interesuje bardziej ten chłopina. Dawaj, pohandlujemy, wariacie. Pohandlujemy. Dobra. Co ja mogę od niego kupić, a czego? No ja nic od niego nie chcę. Mamy grzyby. Aha, czekaj, o tak o, dobra. Mamy 5, no dużo do tego nie zrobimy. Mamy ryba, w oleju to akurat się nam może przydać. Mamy skondensowane mleko. Nie wiem ogólnie skąd mamy to mleko, ale sprzedaj. Krowy by się też przydały. To oczywiście będziemy mieli też fajne zyski. Mamy kacze jajo. O, to nie ma za dużych zarobków. Tutaj tak samo. Jabłka sprzedałem. No nie mówcie, że jabłka sprzedałem. To ja pierdzielę, z tego biznesu tak średnio wyszedłem. Dobra. Co to jest? Mus jabłkowy. Nie wiem, za ile sprzedałem. Nie wiem, kurde, coś mi się gubi tutaj. To? 16 tysięcy pomidory. Ja cię. Miód, 186. No i to mi się, widz drogi, podoba. Tam jeszcze grochu mam trochę na przyczepie. Ja cię kręcola, dobra, ale nie, teraz, oj, teraz to można grać. Dobra, wchodzimy sobie tutaj, na razie rzepak sobie zostawię, póki groch jest, to trzeba groch ciachać. Dosyć szybko pojedziemy sobie. Teoretycznie pracownika nie mogę jeszcze zatrudniać. Na pola wiem, że jest taka opcja, myślę, że w kolejnym roku na pewno coś takiego będziemy robić. Tu ja i mógłbym kolejne pole sobie kupić, ale powiem wam, że... Brakuje mi chyba z 70 tysięcy, żeby sobie kupić dwie chyba, czy tam trzy dodatkowe szklarnie. To jak ja bym miał dwie dodatkowe szklarnie, to to, widzu drogi, taki by był zysk, że... No głowa mała tak naprawdę. Seryjnie by było naprawdę sporo. Dobra, ja sobie zazwyczaj koszę o tako. I tym razem też tak będziemy kosić w tą stronę to pole. Groch nie jest tak opłacalny, znaczy jest bardziej opłacalny cenowo jak rzepak. To wam mogę powiedzieć, ale groch jest... kurde, no mniej go jest. Mniej go się po prostu kosi, bo to widać po przejazdach. Z tamtego pola mam jedno pole rzepaku. W sumie nie żałuję, bo tam za 800, jak ta cena dojdzie, będziemy sobie rzepak sprzedawać. Tutaj po tysiaku będziemy naprawdę korzystali z tego, bo nie wiem, czy większa cena może być za groch. Nie wiem tak naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu będzie trzeba jeszcze przyjechać ciągnikiem i postawić... przyczepę blisko, bo tam jak miałem przyczepę tak praktycznie koło tamtego pola, to ja jeździłem i wysypowałem co jakiś czas i było to dosyć szybsza akcja, także tutaj będziemy musieli, no kurde, szkoda, że tego pola nie zasiałem, tego kawałeczka. No tu na pewno ze 3 tony nam uciekły, czyli ze 3000 nam z pola widzowie uciekły aktualnie. No lipa, no ale to człowiek nie przemyślał tego, nie wiem dlaczego tak się stało, bo kurde, siałem to wiecie, wieczorami sobie, grałem sobie w tą gierkę, bo na live'ach nie graliśmy i gdzieś musiałem zapomnieć, bo nasiona grochu oczywiście miałem, tylko właśnie no nie wiem co to się stało. Gdzieś po prostu się zapomniało i gdzieś tam się to nie zasiało, no ale trudno się mówi, no nic z tym tak czy siak nie zrobimy. Chcieć, nie chcieć. Żwiarka jest przepełniona, co ty gadasz? Dobra, mamy coś takiego. Dobra, teraz sobie przyjedziemy, ale teraz tak wszystko chaotycznie robimy, widzowie. Cena 25 koła, no mógłbym sobie pole kupić, ale troszeczkę za daleko jest to pole, jeżeli chodzi o to. Lecimy w tamtą stronę, bo tam wam chcę pokazać moją przyszłą żonę. Tak wam powiem, tylko ja nie pamiętam, czy dzień zmieniałem wczoraj w nocy, bo grałem gdzieś o 1 w nocy wczoraj. I zostawiłem już tematy bardziej do odcinka. Ona się często pojawia tutaj, właśnie w tym miejscu. I czy ona tym razem też tutaj jest? Mam zdjęcie jej zrobione, żeby jej nie zgubić. Nie ma jej. O, cholipka. Tylko widzowie, problem jest taki, że ja nie wiem, jak ją znaleźć. Ta jest ładna, Tamara jest ładna, tylko ubrana tak trochę słabo. Laska to powinna być ubrana dobrze, ta to ma jakąś mordę niewyjściową. No nie wiem, muszę czekać na moją wybrankę serca, tylko ja nie wiem, gdzie ona jest, widzowie. Zgubiłem swoją dziewczynę. O! Nie, to nie ta. Ta to jest inna. Ta też mi się podobała, bo miała fajne spodnie białe. Ale z twarzy taka nie za bardzo. Także, no, musimy czekać po prostu, widzowie, bo tu innej opcji nie ma. Lecimy na gospodarstwo. I jutro tu przywędruję znowu i zobaczymy, co z tego będzie. Jest tutaj mój ciągniczek piękny. Czy nie ma tego pięknego ciągniczka mojego? No dawaj, gdzieś się teleportuj, dobra. Lecimy po przyczepę. Ogólnie ten ciągnik jest na tyle dobry, że on sobie daje radę z tą przyczepą. Jak sprzedamy, liczyłem na większe zyski z grochu. Raczej takich aż dużych zysków, jak obstawiałem, nie będzie. Ile tutaj mamy? 7200 razy 1000, jeżeli dobrze liczę. To jest 7000 chyba mamy na przyczepie. O ile dobrze liczę, bo tutaj mogę też się mylić, no nie? Jak będę miał już 100%, to po prostu pojedziemy sobie to sprzedać. No ale tą dupę tak chciałem wyrwać w tym odcinku. Tak chciałem już mieć tutaj żonę, bo jak kupimy krowy, bo mleko jest opłacalne z tego, co widziałem, bo sprzedawaliśmy, no to ona będzie krowy nam doić. Nie wiem, czy jajek też nie jedzie zbierać. No, od młodego parę rad zaczerpnąłem odnośnie tego, jeżeli pole będziemy kupować, to chyba o to. Też zobaczymy, jak to cenowo będzie wyglądać, to nie? Tu i dwie przyczepy mogę takie zapiąć. To też dobra sprawa. Dobrze, pakowałem jeszcze chyba tysiaka, to też będziemy z tego korzystali. Dobra, F przesuń rurę spustową. Dobra, V. No już trochę tam będziemy mieli, o, już 8500. Zaraz sobie to wykosimy na spokojnie. No najbardziej żałuję tego, że to nie jest obsiane, bo dosyć długo się czekało ogólnie, żeby to wszystko porosło. Ja też dosyć długo czekałem, tylko ja ogólnie nie próżnowałem przez ten czas, co to rosło. Ze względu na to, że i coś tam podrywałem tą dziewczynę leciutko. I z drugiej strony pomidory, jajka, co sami widzieliście, że tego troszeczkę się nazbierało. Wszystko sobie ogarniałem po trochu. Także ja ten czas no, wykorzystałem po prostu najlepiej jak mogłem. Jakbym miał więcej szklarni, to byśmy nie zarobili 16 000. Tylko po tygodniu byśmy zarabiali 16 000. I powiem wam, że inwestycja w pole jest dobra sprawa, tylko że więcej zarobisz i mniej się narobisz, najprawdopodobniej na pomidorach. I sam troszeczkę po sprzedaży tego wszystkiego mam dylemat, w co po prostu mniej więcej iść. Żniwa już widzieliście nieraz na kanale, na tej serii, tym kombajnem. Także ja sobie robię cięcie i widzimy się zaraz, jak będę coś ogarniał. Może będziemy ją wyrywać, a może będziemy jechać na skup, sprzedać groch, zobaczyć, ile zarobiliśmy. Zaraz się okaże. Dobra, ja trochę skosiłem, mamy pełną przyczepę, jak sami widzicie, i mamy pełny kombajn, także tysiaka mamy tam więcej. Ogólnie ja sobie muszę ruszać tutaj, no trochę drogi przed nami, tam się chyba do góry jedzie. Pełna może nie, bo 98%, ale mamy 11 ton praktycznie, czyli to jest dosyć, widzowie, sporo. Ciągnik, jak widzicie, jedzie bez żadnych problemów, także do takich akcji na pewno ciągnik nowy nam by nie był za bardzo potrzebny. No ale już gdzieś tam do orki, jak jeszcze sprzedam ten pług stary. No nie wiem właśnie, w co inwestować, mam taki dylemat, chyba że znajdę gdzieś szklarnię taniej, bo na razie mam 60 000 z tego, jak zarobimy no nie wiem, 11 tysięcy zarobimy z tego? Coś takiego, jeżeli ja dobrze to w ogóle liczę, bo tu jest o 10 860 kg, a tam jest chyba za 1000 kg cena. Tak mi się wydaje, że za 1000 kg jest tam cena. Czyli no na logiczne myślenie, no to tak właśnie tyle zarobimy. I to jest problem, nasz szklarnia nam na pewno nie starczy, widzowie. Nie wiem. Nie wiem, co, mam taką zagłoskę, nie wiem kompletnie co robić, no ale też żeby bez zboża żyć. Wiadomo, jeszcze rzepak dojdzie, tu jeszcze grochu trochę. To myślę, że to jest 20 tysięcy na żniwach. Może zarobimy. Też nie wiem, jakie są ceny ciągników, bo ciągnik to jest teraz taka podstawa dla nas, że po prostu wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. Jeszcze pomidory dojdą przed kolejnymi żniwami, możemy troszeczkę w pomidory. Ale szklarnie to jednak by było coś bardzo opłacalnego i może lepiej przeczekać i dokupić później pole, dokupić ciągnik, wszystko na spokojnie, przemijać czas, żonę mieć, krowy może na początek kupić, bo gołębie to chyba żadnych zysków nie ma. Może kupimy gołębie, one i tak drogie nie są i będziemy wiedzieli mniej więcej na czym to polega, ale to za chwilę. Teraz idziemy to sprzedać. No i widzowie, czas sprawdzić, ile my z tego w ogóle zarobimy. Dobra. Tu byśmy mieli wszystko gicik. Tylko teraz tak, jeszcze jedna ważna sprawa. Ile my mamy w ogóle pieniędzy? Mamy 60 763. Powinniśmy zarobić około tych 11 000. Czyli powinniśmy mieć około 72 000. Tak, czyli dobrze ja to liczyłem. Ile mamy? 72 183 i prawie 50 000 punktów społecznych. Wiadomo, jak będą jakieś naprawy czy coś, to ja będę jeszcze w to latał, żeby też sobie dorobić troszeczkę, jeżeli chodzi o sianko. No, także tak to, widzowie, jak na razie wygląda. Na rzepak jeszcze poczekam z jeden dzień, to pewnie będzie cena jeszcze wyższa, to tego wam nie będę pokazywał na odcinku. Dzisiaj jeszcze musimy tą żonę jakoś tam sobie znaleźć. Także nie zwlekajmy, żeby odcinek nam, broń Boże, za długi nie wyszedł. Dobra, chcieć nie chcieć, mamy już noc. Ja wykosiłem już calutki groch, który miałem, także nie jest źle. Mamy 77 000 na koncie. Idę spać i lecimy sobie na oczywiście miejscówę szukać naszej wybranki serca. Także normalnie to bym odpoczął przez tydzień, żeby pomidory szybciej się dojrzewało, bo około 4 tygodni. One gdzieś tam się dojrzewają. Jest 6 rano, nie wiem czy tam ktoś będzie. W kurniku są świeże jaja. I nie wiem też czy na jajkach bym więcej nie zarobił, jeżeli bym po prostu codziennie, tak nie, wiecie, nie co tydzień tak jakby spał, tylko codziennie. Nie wiem jak ta żonka będzie zbierać. Także też to jest dla mnie dosyć istotne. Tu sobie pozbieramy. To już jakiś tam zysk będzie dodatkowy. I w sumie tak ostatnio moja gra wyglądała cały czas. Tylko że nie się budziłem codziennie, tylko co tydzień. Ale tych widzę, że jajek tak czy siak, jak codziennie sobie robimy, to jest taka sama ilość jak co tydzień. Szkoda, bo mogło być ich po prostu więcej. Ale to nie jest jakoś mega istotne. Co tutaj mamy? Zaoraj pole, jakieś misje fajne. Jest nowe, dostarcz pomidory. Fajnie, że teraz spore pomidory, jak ja posprzedawałem wszystkie, to jakieś misje mi się wyświetlają. Dobra, lecimy tutaj. I czy będzie moja tutaj wariatka? Z Nelly. To też nie jest zła, ale tamta była lepsza. Ej, widzowie, nie wiem jak ją znaleźć i to jest największy problem. No seryjnie nie wiem gdzie ona jest. Może lepiej było jakoś coś z jakiegoś gospodarstwa wyrwać, to przynajmniej bym wiedział w które miejsce ona najczęściej się pojawia, bo tutaj jak widzicie, albo tamtą po prostu wyrywać. No to też jest spoko, ale jak ona se stąd pójdzie, to też nie będę miał znowu dziewczyny. Może tą sobie po prostu wyrwiemy. Oj, nie jest taka zła. Dobra, tą będziemy, widzowie, wyrywać. W takim razie. Miłe miejsce. Aha, czyli z takimi osobami to ja chyba nie mogę. Dobra. Jak zwykle pod górkę całe życie. No nie wiem, idziemy teraz, może tutaj na plac się przejdę, ale... O! Chodź, odwróć się. No nie tak. To ona chyba, widzowie. Jessica, nie, to nie ta. Ta też nie. No nie wiem, widzowie, ja ją muszę jakoś tutaj... Jakoś muszę ją znaleźć. Ty, wariacie, to ona, znalazłem ją. Ale dalej nie jest uśmiechnięta. Wyglądasz tak obłędnie, dobra. To bardzo miłe. No ale ona dalej się nie uśmiecha, ona jest taka jakaś dziwna, ta dziewczyna. Witam. Już powinienem jej kwiatki dawać, a ona dalej, widzisz, ile ją trzeba ten. Dziękuję i tyle. I ona nic, widzowie, ona nic. Nic ci się nie stało, gdy spadłaś tu z nieba. No i ona dalej ma tą minkę taką głupią. Po prostu może za inną warto się brać. Ta to nie, bo ta ma nieodpowiedni kolor. No nie wiem, widzowie, może jakąś celaskę z tego, z jakiegoś gospodarstwa znaleźć. Ta to odpada. Ta to też kolor nie taki. No nie wiem, widzowie, co teraz robić. Może jeszcze sobie nie odpuszczajmy, tylko poczekajmy z jeden dzień i może coś z tego po prostu wyniknie. Zobaczymy te całe podrywy. Po prostu... No nie wiem, jak to wyjdzie. No i dobra, widzowie, kupiłem sobie jeszcze 3 ule do tego, bo wam nie pokazywałem przed chwilą. I powiem wam, że rzepak to jest jednak rzepak. Już mamy praktycznie 100%. To jest dopiero... To są dopiero żniwa, wariacie, a nie jakiś groch. Teraz jak będziemy siać, to najprawdopodobniej tylko i wyłącznie rzepak. Mimo że on tam cena jest teraz aż o 300 mniejsza. No to jednak tego rzepaku będzie dużo, dużo więcej. I najprawdopodobniej ten rzepak jest bardziej opłacalny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nasiona też są oczywiście tańsze, jest go więcej. Albo te ceny gdzieś, albo te zyski gdzieś się później równają. Tak szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Trzeba było patrzeć co rok i sprawdzać, którą najlepiej wychodzi. Wy też możecie mi napisać w komentarzu, którą najlepiej wychodzi. To przynajmniej będę bardziej tego pewny, jeżeli ktoś grał w tą grę. Dobra, próbujmy szczęścia. A z tą laską chcę sobie to wykosić po prostu. I jak sobie to wykoszę, widzowie, to będziemy pomijać czas. No i jak pominiemy czas, no to być może się uda nam ją poderwać jakoś jeszcze inaczej. Nie wiem jak, nie wiem jakie są sposoby tutaj podrywania jeszcze. Bo powinno mi się zaświecić jakaś opcja. Może, nie wiem, jej buźka też się nie zmienia. Może ona jest jakaś, nie wiem. Może ona jakaś aspołeczna jest, że nie chce mieć z nikim kontaktu. Nie wiem, coś będziemy kombinować. No i jak sami widzicie, żniwa zostały oficjalnie zakończone. Zobaczymy jaka jutro będzie cena, czy będę żałował tego, że dzisiaj tego nie sprzedałem. Jutro jest ostatnia próba, widzowie, żeby po prostu zadowolić tą dziewczynę. Jak nie, to w kolejnym odcinku zaczniemy sobie szukać po prostu no jakiejś innej kandydatki. Jakiej, szczerze mówiąc, nie wiem. To się okaże. Na razie kombajn sobie... Dobra, weźmy sobie tak. F sobie schowajmy tą rurę. Ten kombajn sobie dajmy w miejsce, które nam za bardzo nie będzie przeszkadzać. Dobra, niech sobie stoi. Tutaj jeszcze raz zobaczmy, czy na mapie były jakieś cele. Nie było nic z remontowaniem budynków. Ja się nie bawię w jakieś zaoraj pole, póki nie mam żadnego większego ciągnika. Póki, jak wiecie, mamy kupiony. Ale dobra, prześpijmy się jeden dzień. Miejmy nadzieję, widzowie, że coś to ogólnie nam da. I o której my w ogóle wstaniemy. 5 coś wstaliśmy. Twój... Kogut dzielnie się sprawił. Dobra, 60 euro dostaliśmy, spoko. Czy jajka mamy w kurniku, czy nie bardzo? Albo to już sobie później posprawdzam. Zobaczmy teraz tak. Mamy coś? Obszar pola, wszędzie praktycznie orki. Dobra, wchodzimy tutaj do samochodu. I zaczynamy, są świeże jajka, ale to nas za bardzo na razie nie interesuje. Robimy poszukiwanie Anny. Jest tu ktoś już o tej porze, czy nie bardzo? Tak, tu widzowie nikogo nie ma. Już zaczynają się już pierwsze problemy nasze, jak zwykle. O, jest Anna. No ale ona znowu ma tą mordę niewyjściową. Hej, super. Kiedy będziesz miła dla mnie? Dalej! Good morning. You are so well, thank you. Dobra, widzowie. Najwyższa pora sobie odpuścić i znaleźć po prostu jakąś inną. Nie wiem, jak się tutaj szuka dziewczyny w tej grze. Nie mam pojęcia. Jakoś to po prostu zrobimy. Na dzisiaj to było na tyle. Dzięki za uwagę i na